No dobra, to ja gotowy. To uwaga. Uwaga. To kamera. Hela. Poszła. Hela. Akcja. Dobra. Poszła i akcja. Jest bardzo fajnie, jeszcze nie zaczęliśmy, znaczy coś tam nagraliśmy, ale generalnie jest taki problem, że oczywiście pogoda ma być fatalna i właśnie nam się zbiera na deszcz. Dobra, dobra, stop. A zrób jedną taką reakcję, taką naprawdę. Taką, że się faktycznie przestraszyłyście tak mocno. Dobra, to co, myślę, że ej, możemy słuchajcie, zróbmy to. Robić. Słuchajcie, naprawdę, kurczę, ej. Proszę. O, samolot, dobra. Na rukę, no. Możesz nawet trochę dalej jeszcze. Tu lewo, a tu, no. I jak cię? Ja myślę, że to mamy, no. To jest najprostszy rodzaj żartu, ale no... Jeszcze można się wywrócić, jeszcze mógłbym się wy***ć po tym. Ale to się zawsze sprawdza. Tak. Na co macie ochotę? Na pizzę. No jasne. Pizza! Dobra, jest decyzja, czyli pizza. Z 44 punktów z najlepszymi opiniami i ocenami cieszy się pizzeria Habadzi Badło, oddalona od nas o 12 km. Jeśli wyruszymy teraz... O szyby deszcz dzwoni! Deszcz dzwoni się mnie, o k***a. Pada. Już pada. Leje właściwie. Ale to dobry znak. To znaczy, że wkrótce przestanie padać, bo się wypada. Więc to tak jest właśnie. I leje. Wszyscy stoją. Uciekliśmy, pochowaliśmy lampy. Czekamy. Fajnie, bo problemy, z którymi się mierzymy, zmieniają nas na lepsze. Albo gorsze, zależy jak się z nimi zmierzymy. Zależy, tak. Czy śpimy w nocy, czy nie. To prawda. Jeżeli jest taka opcja, to jasne, co chcemy. Dla ciebie oraz żony poleciłbym capricciose z dodatkowym serem. No już deszcz. Dobra, zatrzymajmy. Musimy się chować. Przeczekać. Zawsze przeczekać. Być, nie tracić wiary, nadziei i miłości i czekać. Bo wiesz, mam teoretycznie jeszcze jedną kwestię, którą chciałem tutaj nagrać. No ale może już lepiej po tym deszczu przejść do środka i nagrywać dziewczynę po prostu. Tak, tak zróbmy, tak zróbmy. Dzięki! Chodźcie! Teraz za moje dziewczyny chcieliście. Czyli sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czy temperatura w aucie jest odpowiednia? Tak. Jak wam minął dzień? No, jeszcze nie minął, umówmy się, ale na razie jest bardzo fajnie. Miło to słyszeć. Skręć w lewo. Agatko, jak było w szkole? No bo tutaj, prawda, nasza córka taka dzielna i dostała 4 z matmy. Tak jak mówiliśmy ostatnio, co nie jest jakąś świetną oceną, ale niech będzie. Córka jest po prostu głupsza. No, ale ma książkę, wiesz co? Ma książkę jednak. No jest humanistką. Jestem humanistką. Więc nie budujemy tę postać, budujemy, składajcie z tych kloszków. Możesz ty. Kim jesteście? Monolog wewnętrzny postaci. Moja postać jest bardzo skomplikowana i bardzo złożona, ponieważ jest nastolatką, której nie podoba się, co robi tata, ale jednak w głębi duszy go bardzo kocha. Ja jestem córeczką tatusia, stanie zapatrzona u niego, śmieszą mnie wszystkie jego żarty, jestem wiecznie uśmiechnięta po prostu. Tak, to jest moja postać. Zabiję ją!
Usunąłem ją ze znajomych. Czy mam również opublikować kompromitujące ją zdjęcia w internecie? Tak! Nie! Chip, co ty robisz? Nie nazywam się Chip. Jestem Megatron. Do celu pozostało 15 minut. A po całym nie... Ała! Ała! Moja dupa! Dupa najśmieszniejsza. To się zawsze sprawdza. Tak jest. Zobacz. Fauna i flora? Nie. W pełni krasie. Moja postać jest to 25-letni Henryk, który tak naprawdę podaje się za Krzysztofa. Spłodził dzieci w wieku 15 lat i teraz ma problem. Zapuścił wąsa, żeby wyglądać na starszego. Ogolił się na łyso, żeby wyglądać na starszego. Ale tak naprawdę ma 25 lat i przerąbane po prostu. Nie? Wpadł za wcześnie i musiał się ożenić. Wiesz, oni tam są z małej wsi, więc głównie się zajmują tym, co ludzie powiedzą. Tak, trzeba było po prostu wziąć ślub z kobietą, której nie kochał, tych dzieci też nie kochał. I teraz do swoich pozycji. Ojciec już się pojawi, odsłaniać się, tak. I teraz na przykład Hera, jakbyś mogła pogłaskać samochód. Kokpit, znaczy wiesz o co chodzi. Zrób to. Akcja! Jednak to nie wszystko. Dobra. Rzeka gardeł. Będę wam śpiewał. Nie może już. Spać. Tak, tam jest tekście, tak. Ja to napisałem, nie kłóć się. Ale jest szansa, żeby Marka nie było widać w ogóle? Jest, jak jest. Się nie będzie gapił w kamerę. Okay. Unikaj kamery. Ja ci pokażę na montażu. Dobra. To co, tu jeszcze coś robimy? Nie, wszystko. O, matchbox. Teraz to rzadkość matchbox. Kamera. Łącz. Poszła. Uwaga, akcja. No, był tak czuły i troskliwy. Pytał się mnie, mówił mi, że jestem piękna. Pytał się mnie, jak się czuję. To jest zwykłe auto! A ciebie przecież ciągle nie ma i nie ma! Bo pracuję! Nie zżynajcie się! Nie, ja właśnie, wiesz, to póki jest wcinka, to ja myślę, że musimy się... Ale wstety... nie gramy tego! Co? Przecież nie gramy tego! A myślałem, że mówisz, żebyśmy nie nachodzili sobie na kwestie. Ja nie, mówię, nie krzyczcie. Nie zżynaj się, nie zażynaj się teraz. Bo pracuję! Umawialiśmy się, że nie będziesz więcej bawił się w naprawianie świata! Znasz mnie. Anka! Nigdy do niczego nie doszło! Czy ktoś jeszcze ma jakąś niesamowitą relację z samochodem, na który harowałem 3 lata? Krzysztofie, muszę cię prosić, żeby nas opuścił. Wyłącz się w tej chwili! To jest kobieta, która znalazła się na zakręcie. Skrywa pewną tajemnicę przed rodziną. Trochę się z mężem od siebie oddalili. Co z tego wyniknie, nie mogę powiedzieć. Wyłącz się w tej chwili! Pocałuj mnie w... Moja dupa! A! Już jak parzy! Ale generalnie, żeby było, wiesz, tak mniej więcej ciasno tu i kamera leciutko do góry, kiedy ja tutaj, wiesz. Ej! Anka! Mamy rodzinę! Anka! Nasze córki mnie potrzebują! Dla mnie to jest spoko. Bo ty chciał do domu już jechać. Dla mnie to jest spoko, w ogóle ja bym... Nieprawda! Nieprawda! Poczułem się urażony! Dlaczego? Zaraz kończymy. Tak. I teraz... Nie mogę sobie pozwolić na zbyt wielki entuzjazm, bo wiesz, później mnie pokaże los. Dobra, ale mi się podoba. Dobra. Róbmy. Nawet jest podpis Małgorzata, co?
Tylko inna okładka. W sensie, żeby tu było słońce, nie? To nie działa. Czego? No, tak. Po prostu przejdziemy się tam do drogi spokojnie. Tak to się skończy. Marek, weź, załóż kurtkę Janka i jedźmy. To nie wygląda dobrze. Ale ładne światełko. Ładne. Za kadrą trochę. Fajnie. Dobra robota, Karol. Dziękuję. Wzajemnie. Słuchajcie, przygotujmy się do tego zdjęcia na tle auta. Po nocy ciemnej wstanie dzień. Złotą twarz spoza chmur słońce wychyli znów. Ogrzeje cię. Wielki świat nas wzywa. Czas zacząć żyć. Po nocy ciemnej wstanie świt. Dziękuję bardzo.